Witam, witam wszystkich jak zwykle, niezwykle serdecznie. Z tej strony znowu ja, Orention, i gramy dalej w Fallout 4. Jesteśmy w super duper markecie w Lexington, już bardzo niedaleko od fabryki samochodów Corvega. Eksplorujemy tutaj ten market. Moi drodzy, mieliśmy przeczytać, co jest w tym terminalu. Nie możesz tego zrobić w pancerzu? Dlaczego? Już z tego co pamiętam, to przeglądałem terminale w pancerzu. Witamy w terminalu Robco Industries Team. Terminal pracowniczy super duper marketu w sali. Ze względu na skargi klientów w ostatnich miesiącach z ciężkim sercem informujemy, że musieliśmy zwolnić sali. Mogliście również zauważyć, że przybył nowy zamówiony przez nas automat z kawą. Póki nie zorganizujemy miejsca w kuchni, możecie umieścić go na biurku sali. Smacznego, dyrekcja. To buduje tak klimat, że kiedyś żyli tu ludzie, pracowali, mieli swoje problemy, zwalniano ich z pracy, pili kawę. Wielu z was martwiły głośne odgłosy wydawane przez pracujący automat z kawą. Niestety nie będziemy mogli go przenieść przez kolejne dwa tygodnie. Okazuje się, że zamówione przez nas mocowanie przemysłowe nie zmieści się w kuchni. Szukamy obecnie wykonawcy, który przyjdzie i wyburzy kilka ścian, żeby zrobić niezbędne miejsce. Prosimy was o cierpliwość. Dyrekcja. No super. Super po prostu. Ten kotka ktoś miał na biurku zdjęcie. O, rdzeń mi się wyczerpuje. Weźmiemy sobie tego kotka? A, weźmy. Co on tam ma, ten kotek w sobie? Nie będzie w śmieciach. Stojąca ramka na zdjęcie. Drewno. I tu jest tutaj chyba... Słyszę gula dzikiego. O, to Sword chyba sobie poradzisz, co? No, pięknie. Tu pracowała Sally pewnie, ale w związku z licznymi skargami klientów ją zwolniono. A tutaj jest ten automat do kawy. Piękna rzecz, piękna rzecz. Co tam, zdziczały gul nic nie miał? A ma, kapsle, naboje. Byliśmy, nie? Chyba kuchnia. A tu łazienka, dobra. To byliśmy, byliśmy. Zgadza się. A tu byliśmy? No bo ja 38. Tak, jesteś idealnym kandydatem do tego zajęcia. O, wiśniowa nóg kola i pluszowy mięś i wieprzowina z fasolą. Co to było? No, ten mi zaszedł od tyłu. Zdziczały gul elektryk. Zabawkowy statek rakietowy. Wiem, że to już staje się męczące, ale... Plastik, aluminium, dobra. O, tu ślepa uliczka. Jeszcze jakiś magazyn, kur... Dobrze. Zastosuję się do twojej sugestii, Cotsworth. O mamo! Podpalimy ich tam. Widziałem, że tam jest rozlane coś. Cotsworth, nie jedź tam, się pali. Dobra, damy radę, nie przejmuj się. Co? Zabawkowy kosmita? Co? O, tam gulsza. Dobra, po gulu. Gul. Cztery kapsle i kieliszek miał. Zdziczały gul pijak.
8 kapsli zabawkowy kosmita. Zdziczały gul. Dobra, ten nic nie miał, ten ma pędzel. O! Jakiś gościu. Holotaśma Josha. Smołówka. Minuteman. Bierzemy strój Minutemana. No i ten laserowy muszkiet. Ogniwa fuzyjne. On tu... O! Krótki karabin myśliwski. Pojemny, wygotowany, skórzony, ochraniacz na... Nie wiem co. Radzisz sobie, Cotsworth? Czekajcie, bo muszę zobaczyć tam ten. Dużo rzeczy znalazłem. Różności. Instrukcja Holendra, jak to się to nazywało? Dziennik, figurka, grog, holotaśma Josha. Jakieś takie, nie wiem czy to się, czy to będzie miało jakiś wpływ na fabułę. Zobaczymy, może z tego urosnąć jakiś quest. Ten krótki laserowy, o, krótki karabin myśliwski. Na 0,03 cala. Tak jak snajperka. Ale nieźle bije, przypiszmy go sobie pod 7. I tam jeszcze było coś, jakiś wygotowany, coś tam. Pojemny, wygotowany ochraniacz na... Na co? Na lewą rękę. Rozumiem. Na lewą rękę. Odporność 2, waga 2,6. Nie wiem, czy to... To ma 1. Oho. No dobra. Przyda się. Zmienimy później. Teraz nie będę wyłaził z pancerza. No taki karabinek. Zobaczymy. Wypróbujemy go zaraz na jakimś dzikim gulu. Elektryku albo alkoholiku. Z kieliszkiem w kieszeni. I 8 kapslami. A właśnie, chciałem zobaczyć co strój Minutemana jeszcze. Zwinność i percepcję dodaje. Ale nie ma nie chroni przed żadnym... Już mnie parę razy przestraszył. Ale nie chroni przed żadnymi obrażeniami, to chciałem powiedzieć. Skąd ja tu przylazłem? Stąd, tak? O kuźwa, ale szarżujesz. Kurde, o nie, nie. Ale z szybkostrzelnością w tym karabinie jest kiepska. Nie podoba mi się. Nie ten, wolę ten. Ten przynajmniej naparza. Będzie mój ulubiony karabin. A, właśnie nie wiem, czy wam mówiłem, że można tutaj sobie nazywać ulubioną broń. O, melony, to sobie posadzimy w sanktuarium. I tykwa. Super. A tego gula przeszukiwałem? Kubek to nie, kubka nie chcę.
Jakieś kości ohydne. A tu mentaty, no proszę. 12 przedwojennych pieniędzy. Aptesia zamknięta. Już otwarta. No, standardowo. Nic nowego. Płytę grzewczą możemy wziąć, bo pewnie dużo różnych ciekawych części ma. Śmieci. No, elektronika, miedź, śruba. Piękna sprawa. A tu co to? Koszyk na zakupy, to podziękuję. Kurde, jak ja uwielbiam eksplorację takich miejsc, jak ten Mart. Super duper Mart. Kasa pusta. O, kosz na śmieci w kształcie bomby, wyśmienicie. 12 przedwojennych pieniędzy, jakiś terminal. Wentylator. Ołówek. Ołówek się... O, safe. Złamałem spineczkę, kurna. Pięknie. Nice. Bierzemy wszystko. Sorry. I co, mam wychodzić z pancerza? Dlaczego? Tu mogę, dobra. Już jak wyszedłem, to może zmienię ten ochraniacz od razu. Tu. No. Jak on wygląda? Tak samo. Nie, trochę inaczej. O, tak będziemy mieli. Dobra, zobaczymy ten terminal, bo szkoda czasu. Co to może być? Od czego byśmy tu zaczęli? Jump. Skutność 0. Walk. No co jest? Peace? Nie chcę mi się szukać tych nawiasów. Zablokowany, dobra. 10 sekund trzeba czekać. Jeszcze się tu rozejrzę, może coś będzie gdzieś, coś. Dobra, już. Jeszcze raz spróbuję, moi drodzy. Jak nie wyjdę, niech nie wyda, to już nie będę się tu. Cure. Zgodność 2. Ciekawe co, armii. Ale zgodność 2, to by było... Zobaczymy, czy to jest R. Dobra, zobaczmy to. Zgodność 0, czyli nie będzie to R na pewno. Czyli C, U, E. Maze. Ale nie ma... Aha, bo to było zgodność 2. To U i E może być. U i E. Ale tu nie ma takiego wyrazu. Przynajmniej ja nie widzę. Base. No bo to może być też C i E, nie? C i E. Maze. Funk.
Space. Love. Kurczę. No to jedno. Czyli E z tego wychodzi. Kurczę, no. A. Blokada. Dobra. Innym razem. Idziemy stąd. Bo nie ma co. Wystarczy tej eksploracji. Opuszczamy ten piękny sklep. No jeszcze chipsy ziemniaczane, tak na szybko. Czy jest jakieś inne pomieszczenie? Nie, to jest to samo, tylko jest wyjście, a tu wejście na tą salę. A nie wiem, po co wziąłem tą popeganą miskę. Na tą salę, gdzie się odbywa handel. Tę główną salę. Hamulce wylotowe i kompensatory zmniejszają odrzut broni automatycznej. Takie coś mogłoby się przydać. Niektórzy z najpotężniejszych szefów bandyckich szajek wspólnoty znaleźli stare pancerze słomgane i przywrócili je do świetności. Tak było napisane mniej więcej. Tam świeci. Tą gulę ważą. I polazły gdzieś tam się schowały. Kurczę, z chęcią bym sięgnął tam kolesia, tylko sobie zapiszę. No fajnie, Cosworth. Dobre miejsce sobie znalazłeś. Piękny strzał. Czy to nie było piękne? Jest tam ktoś jeszcze. Co mi tu znowu? Chodź tu. Kurde, jak się rzuca dzikus. Zdziczały gór. Elektryk. Oho. Coś zaczęło strzelać. O kurwa. Co to było? Tam ktoś łazi. Ktoś tam łazi. Pokaż się, pokaż. O, jest, jest. Ajajajajaj. Za długo się zastanawiałem. Do czego? Do kogo on tam strzela? Nie mam pojęcia. O! To mu wlazły dzikie gule. Ciekawe, czy go załatwię. Łazi tam jeszcze ktoś. Jest, jest, w masce. Schował się. O, tam go widać. O, wstał. Piękny strzał, to lubię właśnie. Co to tam strzela? Jakiś ten, jakaś wieżyczka pewnie. Jeszcze
Jeszcze raz i jeszcze raz. Pięknie. Mak, jeszcze wy tu potrzebni jesteście. Ja pierdziele, co tam się stało? Ta wieżyczka. No właśnie, co to takiego? Ta wieżyczka tak eksplodowała? Ja pierdziele. Co tam, ciężarówka jest? Skąd tam się wziął samochód? Tak wysoko. O, widzę, moi drodzy, że mija czas odcinka. Bo nie chciałbym, żeby były za długie. No tam jest samochód. Wrak. Tak, nie chciałbym, żeby były za długie te odcinki. I cóż, w związku z tym skończę już ten odcinek, zakończę. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne. Coraz więcej się tu dzieje w tym Falloutie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.